Najdziwniejsze memy napisane w prawdziwym życiu. Jak mu się to rozwaliło, przecież on mógł zginąć tam. Co to miał, czy... Co? Nie, od kiedy, przepraszam bardzo, koty trzyma się w suficie. Może też sobie kupię kota, nie będę miał pająków na suficie. Halo, ile razy mam powtarzać, że się ręką, a nie nogą, co to ma być? O, kotki, lubię kot. Nie wy... Czajcie tak kichnąć normalnie. Jakby tak na mnie coś nagle spadło? O matko, co to jest za jajecznica? Ile tam jest oleju? Fuj! Aha. Jajecznica się zżygała. A to co to tam latało? Ojej, co? Tu się tak dużo dzieje, że mój mózg nawet nie nadąża, żeby przetworzyć, o co tu chodzi. Ja nie wiedziałem, że tyle rzeczy może naraz się wydarzyć. Ostrożnie. Nie, ile oni to teraz będą sprzątać? Widzieliście, ile tam się rzeczy rozsypało? Brakuje, żeby tam ktoś jeszcze przyszedł i powiedział: teraz nic, tylko jeszcze tu nas na środku. O, czy zamawiał ktoś hot doga? A właściwie tutaj hot kata? Kirewik. Ej, zaraz. Ej, nie gadajcie, czy to jest to, co widzę, nie. Czy ta krowa ukradła z jakiegoś namiotu buty i chodziła w butach? O nie. Żeby on się chociaż bujał na tym krześle. Biedny siedział grzecznie i co? O. Dobre. O jeden. No. No i co? Koty nie zawsze spadają na cztery łapy. Nie wierzę, nie! Gołąb zaprzęgowy! Kto to teraz posprząta, ja się pytam? Co to jest wąż? Nie. Aha. Ej, uciekł! Ujo, to daleko nie uciekł. Co tam jest? Co tam jest? A, nie wiem, ale to jest ta jaszczurka, która tam spadła. Chilluje. Jed. O, kłócą się. Biedny piesek. Właśnie sobie przypomniałem, że muszę ubić samochód. Co to robi? Co? O fuj, jak można w ogóle... Nie! Co on miał w tym uchu, że te zwierzę chciało to wyjąć i zjeść? Okej, gorące, przelewamy przez sitko. O nie! Ja przez chwilę sam nie przetworzyłem, co się tam złego może stać. No tak, gorący olej przez plastikowe sitko, smacznego życzę. O, kitek się buja pięknie. Fajnie, on fajny. Ma huśtaweczkę. O, imprezka. Normalnie. O nie. Nie śmiejemy się. Nie śmiejemy się. Nie. No chyba, że klikniesz łapkę w górę i zasubskrybujesz z dzwonkiem kanał, to teraz da się śmiać. Normalnie tańczy sobie babcia i kopa dziecko. O matko. Przepraszam, to absolutnie nie było śmieszne. Lepiej po prostu się pośmiać z biednej pandy, która się wywróciła i się wnerwiła na krzesło. I je wywaliła za karę. Ujeny, a to... O nie. Zabawy z gorącym olejem nigdy nie na miejscu. O, jakaś ma... No dobra, wiertło. Okej. Ojen! Dobra, no nie wyszło. Ktoś tu czeka 30 minut, tak? Ojej! Co to... Nie wiem, jak to się wydarzyło, ale ten gościu przed chwilą przejechał przez drzewo, jakby przeniknęło i dopiero później się rozwalił. Mogło też mi się wydawać, ale nie wiem. A, ła. O nie! Nie denerwujcie się nigdy przy jedzeniu. Czy ona w barze przelewa mleko, czy...
Kto przyprowadza krowę do bar? Nie, tu się coś złego wydarzy. Nie. Jeny, dziękuję! Dziękuję, że tam się nic nie stało. Nie. Tam... Ile kurzu, o jeny! O ma... Nie! O ja! Ale czad! Aż mi się przypomniało, jak mi kiedyś, i to autentycznie, tak mniej więcej po roku używania tego krzesła, o tutaj, w tym miejscu, jak widzicie, jest krzesło i tu jest siatka. Tu w środku, w tej dziurze, było z pół kilo kurzu. Takie coś! Dobrze tylko, że pająki jeszcze tam nie zamieszkały. O jeden. Ale to jest smutne. O jeden. Polu przywalili. I co? I w twarz. O nie. Tego się nie spodziewałem. Ale trik. Jo. Nie szkoda ci gitary, gościu, jakby... No właśnie, jakby ci tak spadła. Co to jest, jakiś patent kuchenny? dzień dobry panu. Mamy dwie wiadomości, dobrą i złą. Zacznijcie od tej dobrej. No więc wymyśliliśmy kuchennego lifehacka. No a ta zła? Nie działa. Ja się nie śmieję, bo to autentycznie mógłbym być ja, naprawdę. Ja i sport to są jak ogień i woda. Dobra, może jednak trzeba zacząć uprawiać jakiś sport? Ojej, jaki smutny, płaczący chleb! Ile ktoś ma winogron, co jest?! A nie, to rob. Kto wygra? Ej, dzieci bardzo szybko biegają. Dziecko wygra. Dawaj! No, wiedziałem! Po prostu dzieciaki strasznie szybko mogą przebierać tymi nogami. Misio na huśtawce da radę? Nie dał rady. Jaki przypał. No, kochana, do tablicy zapraszam. O, grzyby. Jaki kochany piesek grzyba podlał. Nie ma grzyba. No, kto wziął gryza? Kto to... A. Dobra, no tak. Jaki słodki. O nie. Ja się z tego nie śmieję. Ja pamiętam, jak ja kiedyś w pracy też miałem takie szersze spodnie i zahaczyłem o podłogę, jak się wywaliłem. Ze wszystkim, co miałem w ręku, to nie jest straszne i normalnie mi prawie spodnie też tak zleciały. O, coś z plastiku i ze szkła. Okej. Czyli jak on rzuci i to się nie rozbije, to może dostać cokolwiek ze sklepu za darmo. Super. Can have anything you want for free. That's how confident. To nie do. O nie. From this position, you're gonna use your other leg to hook underneath your leg. I po problemie, elo. O, jaki fajny bober. Chodź tu, bober. Piękny bober. A teraz ciekawi mnie, czy zdążysz tu kliknąć, zanim ten odcinek się skończy. Na pewno nie zdążysz, uważaj, masz mało czasu. Ten odcinek będzie też świetny.